Pomysłodawcą i współtwórcą odcinka jest Piotr Gibowski, prezes Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej Synergia. Obydwoje serdecznie zapraszamy do obejrzenia odcinka. Pierwsza wojna, 963 rok, wyprawa Gerona. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, Geron, margrabia Marchii Wschodniej oraz plemiona Wieletów przeciwko Mieszkowi I, księciu Polan. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie Pomorza Zachodniego. Cel, dominacja nad ujściem Odry. Zwycięzca, cesarstwo. Skutek, utrata panowania przez Polskę nad Pomorzem. Druga wojna, 967 roku. Typ wojny, wojna zaczepna. Uczestnicy, cesarstwo oraz wolinianie pod wodzą Wichmana II Młodszego, margrabiego Marchii Wschodniej przeciwko Polsce i Czechom pod wodzą Mieszka I, księcia Polan. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie Pomorza Zachodniego. Cel, dominacja nad Pomorzem Zachodnim. Zwycięzca, Polska. Skutek, uzyskanie przez Polskę panowania nad Pomorzem Zachodnim. Trzecia wojna, 972 roku, bitwa pod Cedynią. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, cesarstwo pod wodzą Chodona, margrabiego Marchii Łużyckiej przeciwko Polsce pod wodzą Czcibora, brata Mieszka I, księcia Polan. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie Pomorze Zachodnie. Cel, dominacja nad Pomorzem Zachodnim. Zwycięzca, Polska. Skutek, utrzymanie przez Polskę panowania nad Pomorzem. Czwarta wojna, 979 rok. Typ wojny, nieznana. Uczestnicy, cesarstwo, wódz nieznany, przeciwko Polsce pod wodzą Mieszka I. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie pogranicze polsko-niemieckie. Cel, nieznany. Zwycięzca, nierozstrzygnięta. Skutek, brak zmian terytorialnych. Piąta wojna, 1002 rok, 1005 rok. Wojny Bolesława Chrobrego z Niemcami. Typ wojny, wojna zaczepna. Uczestnicy, cesarstwo pod wodzą Henryka II oraz Czechy wraz z Wieletami przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Chrobrego. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie Miśnia-Łużyce. Cel, uzyskanie przez Polskę kontroli nad Miśnią, Łużycami i Czechami. Zwycięzca, cesarstwo. Skutek, brak zmian terytorialnych. Szósta wojna, 1007 rok, 1013 rok. Wojny Bolesława Chrobrego z Niemcami. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, cesarstwo pod wodzą Henryka II przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Chrobrego. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie Miśnia i Łużyce. Cel, uzyskanie przez Polskę kontroli nad Miśnią i Łużycami. Zwycięzca, Polska. Skutek, uzyskanie przez Polskę kontroli nad Miśnią i Łużycami. Siódma wojna, 1015 rok, 1018 rok. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, cesarstwa pod wodzą Henryka II przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Chrobrego. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie Miśnia, Łużyce, Polska. Cel, utrzymanie przez Polskę kontroli nad Miśnią i Łużycami. Zwycięzca, Polska. Skutek, utrzymanie przez Polskę kontroli nad Miśnią i Łużycami. Polityka. Wzmocnienie roli Polski na kierunku zachodnim, uzyskanie przez Polskę wpływu na politykę wewnętrzną cesarstwa. Ósma wojna. 1028 rok, 1031 rok. Typ wojny, wojna zaczepna. Uczestnicy, cesarstwo pod wodzą Konrada II i Ruś przeciwko Polsce i Węgrom pod wodzą Mieszka II Lamberta. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie Saksonia Polska. Cel, uzyskanie przez Polskę kontroli nad Saksonią. Zwycięzca, Niemcy. Skutek, Polska utraciła kontrolę nad Miśnią, Łużycami, Grodami Czerwińskimi i Morawami. Geopolityka. Drastyczny spadek znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Polska dostała się w orbitę wpływów niemieckich. Załamanie się projektu dominacji Polski na terenie Europy Środkowej. Dziewiąta wojna, 1109 roku. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, cesarstwo pod wodzą Henryka V i Czesi przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Krzywoustego. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie Polska. Cel, utrzymanie niezawisłości Polski. Zwycięzca, Polska. Skutek, utrzymanie niezawisłości Polski. Geopolityka, utrwalenie procesu odnowy państwa polskiego. Dziesiąta wojna, 1135 rok, zjazd w Mersburgu. Typ wojny, wojna dyplomatyczna. Uczestnicy, cesarstwo pod wodzą cesarza Lothara przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Krzywoustego. Toczona na terenie Polska, Niemcy. Cel, utrzymanie niezawisłości Polski. Zwycięzca, nierozstrzygnięta. Skutek, Polska obiecuje nie ingerować w sprawy Węgier. Polska składa cesarzowi hołd lenny z Pomorza Zachodniego i Rugi. Przywrócenie niezawisłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Geopolityka. osłabienie międzynarodowej pozycji Polski, utrzymanie niezawisłości struktury organizacyjnej państwa polskiego, osłabienie bałtyckiego kierunku zainteresowania państwa polskiego. XI wojna, XII-XIV wiek, osadnictwo na prawie niemieckim, magdeburskim i lubeckim, typ wojny, wojna obronna, uczestnicy, brak, rodzaj wojny, wojna gospodarcza, toczona na terenie Polska, cel, utrzymanie struktury narodowościowej na obszarach etnicznie polskich, zwycięzca Niemcy, skutek, Polska utraciła wpływy kulturowe na Pomorzu Zachodnim, Gdańsku i Śląsku. Geopolityka. Zablokowanie polskich aspiracji politycznych na kierunku zachodnim przez utworzenie zgermanizowanych buforowych organizacji o charakterze polityczno-administracyjnym. Germanizacja mieszkańców miast. Ograniczenie politycznej roli mieszczan na terenie ścisłego centrum państwa polskiego. Zwiększenie roli duchowieństwa niemieckiego. XII wojna. 1146 rok. Typ wojny. Wojna obronna. Uczestnicy. Cesarstwo pod wodzą Konrada III przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława IV Kędzierzawego, księcia wielkopolskiego. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, wojna dyplomatyczna, toczona na terenie Polska. Cel, utrzymanie niezawisłości Polski, utrzymanie kontroli nad dzielnicą senioralną, utrzymanie polskiej zwierzchności nad dziedzictwem państwa polskiego. Zwycięzca nie rozstrzygnięto. Skutek, utrzymanie niezawisłości Polski, utrzymanie kontroli nad dzielnicą senioralną. Geopolityka. Utrata inicjatywy strategicznej na każdym kierunku zainteresowania państwa polskiego. Załamanie się niemieckich prób podporządkowania ścisłego centrum państwa polskiego. XIII wojna. 1184 rok. Typ wojny. Wojna obronna. Wojna dyplomatyczna. Uczestnicy. Cesarstwo pod wodzą Fryderyka Barbarossy przeciwko Polsce pod wodzą Kazimierza II Sprawiedliwego. Rodzaj wojny. Wojna kinetyczna. Toczona na terenie Polska. Cel, utrzymanie niezawisłości Polski, utrzymanie kontroli nad dzielnicą senioralną. Zwycięzca Polska. Skutek, utrzymanie niezawisłości Polski, utrzymanie kontroli nad dzielnicą senioralną. Geopolityka. Decentralizacja państwa polskiego. Decentralizacja cesarstwa doprowadziła do powstania struktur regionalnych przejmujących kontrolę nad relacjami międzynarodowymi. Osłabienie cesarstwa i ośrodka wielkopolskiego państwa polskiego doprowadziło do wzrostu zagrożenia na kierunku południowym i wzrostu znaczenia panów małopolskich, zatrzymanie ekspansji na kierunku północnym, północno-wschodnim i północno-zachodnim zapoczątkowało trwałą etnogeniczną zmianę w prowincjach nadmorskich państwa polskiego na korzyść etnosu niemieckiego. XIV wojna, 1209-1211 rok, typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, cesarstwo pod wodzą Konrada II, margrabiego Marchii Wschodniej przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Laskonogiego, księcia wielkopolskiego oraz Henryka I Brodatego, księcia śląskiego. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie ziemia lubuska. Cel, utrzymanie kontroli nad ziemią lubuską. Zwycięzca Polska. Skutek, utrzymanie przez Polskę kontroli nad ziemią lubuską. Geopolityka. Powstrzymywanie niemieckiej ekspansji terytorialnej zmierzającej do poddania zwierzchnictwu niemieckiemu ścisłego centrum państwa polskiego. XV wojna, 1225 rok, 1230 rok. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, cesarstwo pod wodzą Ludwika IV, landgrafa turyńskiego przeciwko Polsce pod wodzą Henryka I Brodatego, księcia śląskiego. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie ziemia lubuska. Cel, utrzymanie kontroli nad ziemią lubuską. Zwycięzca Polska. Skutek, utrzymanie przez Polskę kontroli nad ziemią lubuską. XVI wojna. 1238-1240. Typ wojny. Wojna obronna. Uczestnicy. Cesarstwo pod wodzą arcybiskupa Magdeburga Wilbranda przeciwko Polsce pod wodzą Henryka II Pobożnego, księcia śląskiego. Rodzaj wojny. Wojna kinetyczna. Toczona na terenie ziemia lubuska. Cel. Utrzymanie kontroli nad ziemią lubuską. Zwycięzca Polska. Skutek, utrzymanie przez Polskę kontroli nad ziemią lubuską. XVII wojna, 1248-1255. Typ wojny, wojna obronna, hybrydowa. Uczestnicy, cesarstwo pod wodzą margrabiów brandenburskich Jana I i Ottona III przeciwko Polsce pod wodzą Przemysła, księcia wielkopolskiego. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie ziemia lubuska. Cel, utrzymanie kontroli nad ziemią lubuską. Zwycięzca Niemcy. Skutek, utrata przez Polskę kontroli nad ziemią lubuską. XVIII wojna, 1266. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, cesarstwo pod wodzą margrabiów brandenburskich Jana I i Ottona III przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Pobożnego, księcia wielkopolskiego. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, toczona na terenie ziemia lubuska. Cel – utrzymanie kontroli nad Santokiem. Zwycięzca – Niemcy. Skutek – utrata przez Polskę kontroli nad Santokiem. 19. wojna 1278 roku. Typ wojny – wojna obronna. Uczestnicy – cesarstwo pod wodzą margrabiego brandenburskiego, Ottona V przeciwko Polsce pod wodzą Przemysła II, księcia wielkopolskiego, późniejszego króla Polski. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, toczona na terenie ziemia lubuska. Cel – odzyskanie kontroli nad Santokiem. Zwycięzca – Polska. Skutek – odzyskanie przez Polskę kontroli nad Santokiem. 20. wojna 1295 roku. Typ wojny – wojna obronna. Uczestnicy – Niemcy, Brandenburgia pod wodzą margrabiego brandenburskiego Ottona IV ze strzałką i Konrada I przeciwko Polsce pod wodzą króla polskiego Przemysła II. Rodzaj wojny – wojna dyplomatyczna, wojna hybrydowa, toczona na terenie ziemia lubuska. Cel – zatrzymanie odnowy państwa polskiego. Zwycięzca – Niemcy. Skutek – zatrzymanie odnowy państwa polskiego. Geopolityka – odrodzenie idei państwowości polskiej, ugruntowanie idei monarszej w ośrodku wielkopolskim. Destabilizacja ośrodka wielkopolskiego. Wzmożenie zainteresowania państwa polskiego na kierunku północnym w biegu brzegu Wisły. Powolna utrata kontroli nad księstwami śląskimi. 21. wojna 1308 roku. Typ wojny – wojna obronna. Uczestnicy – Niemcy pod wodzą margrabiego brandenburskiego Waldemara Wielkiego przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka, króla polskiego. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, wojna hybrydowa, toczona na terenie Pomorze Gdańskie. Cel – utrzymanie przez Polskę kontroli nad Pomorzem Gdańskim. Zwycięzca – nierozstrzygnięta. Skutek – brak. Geopolityka – zachwianie podstaw prawnych co do polskiej kontroli nad Pomorzem Gdańskim. 22. wojna 1309 roku. Typ wojny – wojna obronna. Uczestnicy – Niemcy pod wodzą komtura chełmińskiego Guntera von Schwarburga przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka, króla polskiego. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, toczona na terenie Pomorze Gdańskie. Cel – utrzymanie przez Polskę kontroli nad Pomorzem Gdańskim. Zwycięzca – Niemcy. Skutek – utrata przez Polskę kontroli nad Pomorzem Gdańskim. 23. wojna 1311 roku. Typ wojny – wojna obronna. Uczestnicy – niemieccy mieszczanie Krakowa pod wodzą wójta Alberta przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka, króla polskiego. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, toczona na terenie Małopolska. Cel – utrzymanie przez Polskę kontroli nad Małopolską. Zwycięzca – Polska. Skutek – utrzymanie przez Polskę kontroli nad Małopolską. Geopolityka – zatrzymanie prób dalszego rozbicia dzielnicowego Polski. Łokietek wprowadza zakaz prowadzenia ksiąg miejskich Krakowa po niemiecku, zastępuje je łaciną. 24. wojna 1317-1321. Typ wojny – wojna zaczepna. Uczestnicy – Niemcy, Krzyżacy pod wodzą wielkiego mistrza Karola z Trewiru przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka, króla polskiego oraz Litwie. Rodzaj wojny – wojna dyplomatyczna, toczona na terenie Pomorze Gdańskie. Cel – odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Zwycięzca – Polska. Skutek – odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Geopolityka – kontynuacja utrwalania polskich wpływów na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Umiędzynarodowienie sprawy polskiej poprzez odwołanie się do sądu papieskiego. 25. wojna 1326 roku. Typ wojny – wojna zaczepna, wojna hybrydowa. Uczestnicy – Niemcy pod wodzą cesarza, króla Ludwika IV przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka, króla polskiego oraz Litwie. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, toczona na terenie Brandenburgia. Cel – destabilizacja cesarstwa. Zwycięzca – Polska. Skutek – uzyskanie kontroli nad Międzyrzeczem. 26. wojna 1327-1333. Typ wojny – wojna zaczepna. Uczestnicy – Krzyżacy pod wodzą wielkiego mistrza Wernera von Roslena przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka, króla polskiego oraz Litwie i Węgrom. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, toczona na terenie Polska. Cel – uzyskanie kontroli nad Mazowszem. Zwycięzca – nierozstrzygnięta. Skutek – uzyskanie kontroli nad ziemią chełmińską, zrzeczenie się praw do Pomorza Gdańskiego. 27. wojna 1335-1343. Typ wojny – wojna zaczepna. Uczestnicy – Niemcy, Krzyżacy pod wodzą wielkiego mistrza Dietricha von Hardenburg przeciwko Polsce pod wodzą Kazimierza Wielkiego, króla polskiego. Rodzaj wojny – wojna dyplomatyczna, wojna hybrydowa, toczona na terenie północnej granicy państwa polskiego. Cel – uzyskanie kontroli nad Pomorzem Gdańskim. Zwycięzca – Niemcy. Skutek – utrzymanie kontroli nad Kujawami i ziemią chełmińską, utrata kontroli nad Pomorzem Gdańskim, utrata dostępu do Morza Bałtyckiego, utrata kontroli nad szlakami handlowymi linii północ-południe, utrwalenie koncepcji państwa polskiego jako państwa lądowego, geopolityka, kurczenie się wpływów polskich na kierunku północnym, północno-zachodnim i zachodnim, osłabienie polskiego zainteresowania na tych kierunkach. 28. wojna, 1355 rok, typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, Niemcy pod wodzą wielkiego mistrza Winricha von Kniprode przeciwko Polsce, wódz naczelny nieznany. Rodzaj wojny, wojna kinetyczna, toczona na terenie Mazowsza. Cel, obrona Mazowsza, zwycięzca Niemcy. Skutek, utrata kontroli nad częścią Mazowsza. 29. wojna, 1364-1368. Typ wojny, wojna zaczepna. Uczestnicy, Niemcy pod wodzą cesarza Karola IV przeciwko Polsce pod wodzą króla Kazimierza Wielkiego. Rodzaj wojny, wojna dyplomatyczna, toczona na terenie Pomorze Zachodnie, Brandenburgia. Cel, opanowanie ujścia Odry. Zwycięzca, nierozstrzygnięty. Skutek, Brandenburgia składa hołd lenny Polsce z Santoka i Dryzdenka. Geopolityka. Uzyskanie równowagi strategicznej na zachodnim kierunku zainteresowania państwa polskiego. 30. wojna 1370 roku. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, Niemcy pod wodzą margrabiego brandenburskiego Ottona IV przeciwko Polsce pod wodzą regentki Elżbiety, matki króla polskiego Ludwika Węgierskiego. Kinetyczna, toczona na terenie Brandenburgia. Cel, utrzymanie Santoka. Zwycięzca, Niemcy. Utrata przez Polskę kontroli nad Santokiem. 31. wojna 1409-1411. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, Niemcy pod wodzą wielkiego mistrza Urlicha von Jungingena przeciwko Polsce pod wodzą króla Władysława Jagiełły wraz z Litwą. Rodzaj wojny kinetyczna, toczona na terenie Pomorza Gdańskie. Cel, odzyskanie ziemi dobrzyńskiej. Zwycięzca, Polska. Skutek, odzyskanie kontroli nad ziemią dobrzyńską. Geopolityka. Odzyskanie inicjatywy strategicznej na kierunku polskich prowincji leżących nad Morzem Bałtyckim. 32. wojna 1414 roku. Typ wojny, wojna zaczepna. Uczestnicy, Niemcy pod wodzą wielkiego mistrza Michaela Kuchemeistera przeciwko Polsce pod wodzą króla Władysława Jagiełły wraz z Litwą. Rodzaj wojny kinetyczna, toczona na terenie Pomorze Gdańskie. Cel, odzyskania Pomorza Gdańskiego. Zwycięzca, Niemcy. Skutek, utrzymanie kontroli nad Pomorzem Gdańskim przez Niemcy. 33. wojna 1422 roku. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, Niemcy pod wodzą wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa przeciwko Polsce pod wodzą króla Władysława Jagiełły wraz z Litwą. Rodzaj wojny kinetyczna, toczona na terenie Pomorze Gdańskie. Cel, utrzymanie kontroli nad Żmudzią. Zwycięzca, Polska. Skutek, utrzymanie kontroli nad Żmudzią. 4. wojna 1431-1435. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, Niemcy pod wodzą wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa przeciwko Polsce pod wodzą króla Władysława Jagiełły wraz z Czechami. Rodzaj wojny kinetyczna, toczona na terenie Pomorze Gdańskie. Cel, zerwanie sojuszu krzyżacko-litewskiego. Zwycięzca, Polska. Skutek, zerwanie sojuszu pomiędzy Litwą a Krzyżykami, uzyskanie przez Polskę zamków w Gołubiu. 305. wojna 1454-1466. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, Niemcy pod wodzą wielkiego mistrza Ludwika von Erlichausena wraz z zakonem flanckim, Danią i miastem Amsterdam przeciwko Polsce pod wodzą króla Władysława II Jagiellończyka. Rodzaj wojny kinetyczna, morska, toczona na terenie Pomorze Gdańskie, miasta bałtyckie, Prusy. Cel, uzyskanie kontroli nad Pomorzem Gdańskim. Zwycięzca, Polska. Skutek, uzyskanie kontroli nad Pomorzem Gdańskim, rozpad zakonu krzyżackiego. Geopolityka. Wpięcie Rzeczypospolitej w formujący się pohanzeatycki system handlu europejskiego. Załamanie się z znaczącej pozycji zakonu krzyżackiego jako liczącego się gracza w rejonie Morza Bałtyckiego. 36. wojna 1476-1482. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy, Niemcy, Brandenburgia pod wodzą elektora Brandenburgii Albrechta Achillesa przeciwko Polsce, Śląsk pod wodzą Jana II, księcia głogowskiego. Rodzaj wojny kinetyczna, toczona na terenie Śląsk. Cel, uzyskanie kontroli nad Śląskiem. Zwycięzca, Niemcy. Skutek, utrata przez Polskę kontroli nad prowincjami śląskimi. Geopolityka. Załamanie się z zachodniej polityki Polski. Skierowanie strategicznego zainteresowania Polski na północ i wschód. Utrata przez Polskę na długie lata rdzennie polskiej prowincji z licznymi i bogatymi miastami handlowymi. Utrata przez Polskę rozgałęzienia ważnego szlaku handlowego Gdańsk-Koszyce. 37. wojna 1478-1479. Typ wojny – wojna obronna. Uczestnicy Niemcy, krzyżacy pod wodzą wielkiego mistrza Martina Truchsena przeciwko Polsce pod wodzą króla Kazimierza Jagiellończyka. Rodzaj wojny kinetyczne. Toczono na terenie Warmia. Cel – utrzymanie kontroli nad Warmią. Zwycięzca – Polska. Skutek – utrzymanie kontroli nad Warmią. 38. wojna 1519-1521. Typ wojny zaczepna. Uczestnicy Niemcy krzyżacy pod wodzą wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna wraz z państwem moskiewskim przeciwko Polsce pod wodzą króla Zygmunta Starego. Rodzaj wojny kinetyczna, dyplomatyczna, toczona na terenie Pomorze Gdańskie, Warmia. Cel uzyskanie kontroli nad Warmią i Mazurami. Polska. Skutek uzyskanie kontroli nad Warmią i Mazurami, hołd Prus książęcych. 39. wojna 1557 roku. Typ wojny wojna ofensywna. Uczestnicy Niemcy, zakon inflandzki pod wodzą wielkiego mistrza Johanna von Fürstenberga przeciwko Polsce pod wodzą króla Zygmunta II Augusta. Rodzaj wojny demonstracja wojskowa toczona na terenie Inflanty, Estonia, Łotwa. Cel uzyskanie lennej kontroli nad Inflantami. Zwycięzca Polska. Skutek uzyskanie kontroli nad Inflantami. Geopolityka. Zmuszenie Inflant do odstąpienia sojuszu z Rosją. Włączenie Inflant w orbitę wpływów Polski. Ułatwienie zwalczania od roku 1558 rosyjskiej żeglugi przez Narwę i jezioro Peipus. Projekcje siły w kierunku wschodnim i północnym. Próba budowania polsko-litewskiego dominium Maris Baltici. 40. wojna 1560 roku. Typ wojny wojna ofensywna. Uczestnicy Niemcy, zakon inflandzki pod wodzą wielkiego mistrza Johanna von Fürstenberga przeciwko Polsce pod wodzą króla Zygmunta III Wazy. Rodzaj wojny wojna dyplomatyczna. Toczona na terenie Inflanty, Estonia, Łotwa. Cel uzyskanie kontroli nad Inflantami. Zwycięzca Polska. Skutek uzyskanie kontroli nad Inflantami. 41. wojna 1577 roku. Bunt Gdańska. Typ wojny wojna ofensywna. Uczestnicy niemieccy mieszkańcy Gdańska pod wodzą Jana Wilkenbrucha przeciwko Polsce pod wodzą króla Stefana Batorego. Rodzaj wojny wojna dyplomatyczna, kinetyczna, toczona na terenie Pomorze Gdańskie. Cel odzyskanie kontroli nad Gdańskiem. Zwycięzca Polska. Skutek odzyskanie kontroli nad Gdańskiem przez Polskę. 42. wojna 1618-1648. Wojna 30-letnia. Typ wojny wojna ofensywna, ekspedycyjna. Uczestnicy Niemcy pod wodzą palatyna reńskiego Fryderyka V Wittelsbacha przeciwko Polsce pod wodzą pułkownika Wojska Polskiego dowódcy Lisowczyków Walentego Rogowskiego. Rodzaj wojny kinetyczna, gospodarcza, toczona na terenie Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Cel wsparcie katolickiego stronnictwa Habsburgów. Zwycięzca Polska. Skutek utrzymania równowagi w Europie Środkowej i Wschodniej. Druga fala osadnicza z Pomorza Zachodniego, Brandenburgii i Śląska na ziemię Rzeczypospolitej. Dalsza germanizacja miast. Gwałtowne obniżenie wartości pieniądza krajów niemieckich, co spowodowało gwałtowny odpływ do tych krajów wysokiej wartości monety polskiej, co z kolei zmusiło Polskę do zmiany stopy mylniczej w 1623 roku. Geopolityka, trwała destabilizacja Cesarstwa Niemieckiego, osłabienie roli Szwecji i Prus, dominująca rola Francji w Europie, uzyskanie przez Polskę bezpieczeństwa na jej zachodniej granicy. 43. wojna 1618-1772. Typ wojny wojna defensywna. Uczestnicy Niemcy, kupcy gdańscy przeciwko Polsce, kupcy Rzeczypospolitej. Rodzaj wojny gospodarcza, toczona na terenie Polska. Cel uzyskanie kontroli nad szlakami handlowymi łączącymi gospodarkę folwarczną Rzeczypospolitej z kupcami bez pośrednictwa Gdańska. Zwycięzca Niemcy. Skutek brak kontroli nad szlakami handlowymi łączący gospodarkę folwarczną Rzeczypospolitej z dostawcami bez pośrednictwa Gdańska. Geopolityka, upadek kupiectwa polskiego, zachowanie agrarnego charakteru państwa polskiego. 44. wojna 1655-1662. Wojna północna. Typ wojny wojna obronna. Uczestnicy Niemcy pod wodzą elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna przeciwko Polsce pod wodzą króla Jana Kazimierza. Rodzaj wojny wojna kinetyczna. Toczona na terenie Polska. Cel utrzymanie kontroli nad Brandenburgią. Zwycięzca Brandenburgia. Skutek utrata kontroli nad Brandenburgią. Geopolityka. Załamanie polskiej projekcji siły na kierunku zachodnim. Zmniejszenie wpływów Rom w Prusach Królewskich, zerwanie podległości lennej Brandenburgii wobec Polski, utrata wpływów Rzeczypospolitej na kierunku północno-zachodnim, cofnięcie się Polski w rozwoju gospodarczym o blisko wiek, rezygnacja w wielu miejscach z Trójpolówki, powrót do Sochy i Radła wobec braku narzędzi zostało się przyczyną bardzo słabego tempa odbudowy miast. Łącząc to z tendencją szlachty do zerwania kontaktu chłopa z miastem, zarówno w dobrach szlacheckich, 3,5 miliona chłopów, jak i kościelnych, 850 tysięcy chłopów, usztywniło to strukturę społeczną na następny wiek, stając się główną i najważniejszą przyczyną upadku Rzeczypospolitej obojga narodów. 45. wojna 1753-1765, typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy: Niemcy pod wodzą Fryderyka II przeciwko Polsce pod wodzą Augusta III. Rodzaj wojny: wojna gospodarcza, monetarna, toczona na terenie Polska. Cel: utrzymanie wartości polskiej monety. Zwycięzca: Niemcy. Skutek: osłabienie waluty polskiej. Geopolityka: załamanie się liberalnej koncepcji gospodarki polskiej, kolaps koncepcji polityczno-ustrojowych Rzeczypospolitej jako instytucji zdolnej do prowadzenia własnej polityki, pojawienie się elementów merkantylizmu, zubożenie państwa polskiego. 46. wojna 1765-1795, typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy: Niemcy przeciwko Polsce. Rodzaj wojny: wojna gospodarcza celna, toczona na terenie Polska. Cel: zmniejszenie wpływów Rzeczypospolitej. Zwycięzca: Prusy. Skutek: nałożenie ceł tranzytowych. Geopolityka: załamanie się polskiej produkcji włókienniczej. 47. wojna 1772 roku. Pierwszy rozbiór Polski. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy: Niemcy pod wodzą króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego wraz z Moskwą i Austrią przeciwko Polsce pod wodzą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rodzaj wojny: wojna dyplomatyczna, toczona na terenie Polska. Cel: utrzymanie kontroli nad całością państwa polskiego. Zwycięzca: Prusy. Skutek: utrata kontroli nad Warmią i Pomorzem Gdańskim na rzecz Prus. Geopolityka: utrata kontroli nad północnym szlakiem handlowym, załamanie się sprawczości państwa polskiego. 48. wojna 1793 rok. Drugi rozbiór Polski. Typ wojny, wojna obronna. Uczestnicy: Niemcy pod wodzą króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II wraz z Moskwą przeciwko Polsce pod wodzą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rodzaj wojny: wojna dyplomatyczna, kinetyczna, toczona na terenie Polska. Cel: utrzymanie kontroli nad całością państwa polskiego. Zwycięzca: Prusy. Skutek: utrata kontroli nad Gdańskiem i Toruniem oraz 54 tysiącami km2 terytorium państwa polskiego na rzecz Prus. Geopolityka: upadek koncepcji demokracji szlacheckiej poprzez kompromitację targowicy, całkowity rozkład władzy centralnej państwa polskiego, faktyczna utrata niepodległości, utrata zdolności do prowadzenia polityki zagranicznej. 49. wojna 1794 roku. Pierwsze powstanie wielkopolskie 1794 roku jako część powstania kościuszkowskiego. Typ wojny: wojna narodowo-wyzwoleńcza. Uczestnicy: Niemcy, Prusy pod wodzą króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II wraz z Moskwą przeciwko Polsce pod wodzą generała Kościuszki. Rodzaj wojny: wojna kinetyczna, toczona na terenie Polska. Cel: odzyskanie kontroli nad całością państwa polskiego. Zwycięzca: Prusy. Skutek: utrzymanie przez Prusy zdobyczy rozbiorowych. Geopolityka: upadek szczątkowej państwowości polskiej poprzez trzeci rozbiór. 50. wojna 1795 roku. Trzeci rozbiór Polski. Typ wojny: wojna obronna. Uczestnicy: Niemcy, Prusy pod wodzą króla pruskiego Fryderyka Wilhelma wraz z Rosją oraz Austrią przeciwko Polsce pod wodzą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rodzaj wojny: kinetyczna, dyplomatyczna, toczona na terenie Polska. Cel: utrzymanie kontroli nad szczątkowym państwem polskim. Zwycięzca: Prusy. Skutek: utrata kontroli nad Mazoszem, Warmią, częścią Litwy na rzecz Prus. 51. wojna 1806 roku. Drugie powstanie wielkopolskie. Typ wojny: wojna narodowo-wyzwoleńcza. Uczestnicy: Niemcy, Prusy pod wodzą króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III wraz z Moskwą przeciwko Polsce pod wodzą generała Jana Henryka Dąbrowskiego wraz z Francją. Rodzaj wojny: wojna kinetyczna, toczona na terenie Polska. Cel: odzyskanie kontroli nad częścią państwa polskiego. Zwycięzca: Polska. Skutek: utworzenie szczątkowego państwa polskiego. Geopolityka: powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową, wzrost wpływów francuskich, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań formalno-prawnych poprzez zastosowanie kodeksu Napoleona. 52. wojna 1813 roku. Część wojny z szóstą koalicją. Typ wojny: wojna obronna ekspedycyjna. Uczestnicy: Niemcy, Prusy pod wodzą króla pruskiego Fryderyka Wilhelma wraz z Moskwą i innymi przeciwko Polsce pod wodzą generała Józefa Poniatowskiego wraz z Francją. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, toczona na terenie Saksonia. Cel – odzyskanie kontroli nad częścią państwa polskiego. Zwycięzca – Prusy. Skutek – rozbicie idei narodowo-wyzwoleńczej. Geopolityka – utworzenie nowego ładu europejskiego, który na trwale chciał wymazać Polskę z map Europy. Utworzenie czystej koncepcji koncertu mocarstw. 53. Wojna 1824-1830. Typ wojny – wojna obronna. Uczestnicy – Niemcy, Prusy przeciwko Królestwu Polski. Rodzaj wojny – wojna gospodarcza celna, toczona na terenie Polska. Cel – utrudnienie wywozu zboża. Zwycięzca – Prusy. Skutek – zubożenie dochodów skarbu, spadek cen zbóż na rynku wewnętrznym Królestwa, wzrost poziomu życia mieszkańców Królestwa. Geopolityka – wzrost znaczenia Prus dla handlu z Anglią. 54. Wojna 1838-1918. Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Typ wojny – wojna zaczepna, wojna narodowo-wyzwoleńcza. Uczestnicy – Niemcy, Prusy przeciwko Polsce. Rodzaj wojny – wojna gospodarcza, toczona na terenie województwo wielkopolskie. Cel – odzyskanie niepodległości poprzez koncepcję pracy organicznej. Zwycięzca – Polska. Skutek – odzyskanie niepodległości. Geopolityka – utrwalenie kierunku zachodniego w polityce polskiej. 55. Wojna 1848 roku. Trzecie powstanie wielkopolskie. Część Wiosny Ludów. Typ wojny – wojna narodowo-wyzwoleńcza. Uczestnicy – Niemcy, Prusy pod wodzą generała Friedricha von Kolomba przeciwko Polsce pod wodzą generała Ludwika Mierosławskiego. Rodzaj wojny – kinetyczna, toczona na terenie Polska. Cel – odzyskanie kontroli nad częścią państwa polskiego. Zwycięzca – Prusy. Skutek – zniesienie autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Geopolityka – szukanie nowych dróg do niepodległości poprzez stworzenie koncepcji pracy organicznej jako długotrwałej koncepcji polsko-niemieckiej wojny gospodarczej. 56. Wojna 1885-1918. Germanizacja. Typ wojny – wojna narodowo-wyzwoleńcza. Uczestnicy – Niemcy, Prusy przeciwko Polsce. Rodzaj wojny – wojna kulturowa, toczona na terenie województwo wielkopolskie. Cel – utrzymanie idei narodowo-wyzwoleńczej. Zwycięzca – Polska. Skutek – odzyskanie niepodległości. Geopolityka – wypchnięcie wpływów niemieckich z województwa wielkopolskiego, ekspansja wpływów polskich na Śląsku i Kaszubach. 57. Wojna 1914-1918. Pierwsza wojna światowa. Typ wojny – wojna narodowo-wyzwoleńcza. Uczestnicy – Niemcy pod wodzą kanclerza Teobalda wraz z państwami centralnymi przeciwko Polsce. Komitet Narodowy Polski pod wodzą Romana Dmowskiego wraz z Francją, Anglią i Moskwą. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, toczona na terenie Europa. Cel – odzyskanie państwa polskiego. Zwycięzca – Polska. Skutek – uzyskanie autonomii państwa polskiego. Geopolityka – umiędzynarodowienie sprawy polskiej, rozbicie jednomyślności zaborców, restauracja państwa polskiego. 58. Wojna 1918-1919. Czwarte powstanie wielkopolskie. Typ wojny – wojna narodowo-wyzwoleńcza. Uczestnicy – Niemcy, Republika Weimarska pod wodzą prezydenta Friedricha Eberta przeciwko Polsce pod wodzą pułkownika Dowbur-Muśnickiego. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, dyplomatyczna, toczona na terenie Wielkopolska. Cel – przyłączenie Wielkopolski do państwa polskiego. Zwycięzca – Polska. Skutek – przyłączenie Wielkopolski do państwa polskiego. Geopolityka – wzmocnienie państwa polskiego, osłabienie Niemiec, wzmocnienie zainteresowania kierunkiem zachodnim w polityce, wzrost potencjału gospodarczego Polski. 59. Wojna 1919 roku. Pierwsze powstanie śląskie. Typ wojny – wojna zaczepna. Uczestnicy – Niemcy, Republika Weimarska pod wodzą prezydenta Friedricha Eberta przeciwko Polsce pod wodzą kapitana Alfonsa Zgrzebnioka. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, dyplomatyczna, toczona na terenie Śląska. Cel – przyłączenie Śląska do państwa polskiego. Zwycięzca – Niemcy. Skutek – nieuzyskanie kontroli nad Śląskiem przez Polskę. Geopolityka – zmniejszenie gospodarczych zdolności państwa polskiego. 60. Wojna 1919 roku. Drugie powstanie śląskie. Typ wojny – wojna zaczepna. Uczestnicy – Niemcy, Republika Weimarska pod wodzą prezydenta Friedricha Eberta przeciwko Polsce pod wodzą kapitana Alfonsa Zgrzebnioka. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, dyplomatyczna, toczona na terenie Śląska. Cel – przyłączenie Śląska do państwa polskiego, powstrzymanie terroru niemieckiego na terenach plebiscytowych. Zwycięzca – nie rozstrzygnięto. Skutek – powstrzymanie terroru niemieckiego na terenach plebiscytowych. Geopolityka – zmniejszenie gospodarczych zdolności państwa polskiego. 61. Wojna 1919 roku. Trzecie powstanie śląskie. Typ wojny – wojna obronna. Uczestnicy – Niemcy, Republika Weimarska pod wodzą prezydenta Friedricha Eberta przeciwko Polsce pod wodzą Wojciecha Korfantego. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, dyplomatyczna, toczona na terenie Śląsk. Cel – przyłączenie Śląska do państwa polskiego, powstrzymanie terroru niemieckiego na terenach plebiscytowych. Zwycięzca – Polska. Skutek powiększenie terytorium przyznanego Polsce o 1/3. Geopolityka. Wzrost gospodarczych zdolności państwa polskiego. Powrót idei polskości Śląska. 62. Wojna 1925-1935. Wojna celna. Typ wojny – wojna obronna. Uczestnicy – Niemcy przeciwko Polsce. Rodzaj wojny – wojna gospodarcza celna, toczona na terenie Polska-Niemcy. Cel – destabilizacja państwa polskiego. Zwycięzca Niemcy. Skutek – osłabienie polityczne państwa polskiego. Geopolityka – zacofanie cywilizacyjne państwa polskiego. Rozwój handlu polskiego na linii północ-południe. 63. Wojna obronna 1939 roku. II wojna światowa. Typ wojny – wojna obronna. Uczestnicy – Niemcy pod wodzą feldmarszałka Waltera von Brauchitscha przeciwko Polsce pod wodzą Edwarda Rydza-Śmigłego. Rodzaj wojny – wojna kinetyczna, toczona na terenie Europa. Cel – utrzymanie niepodległości państwa polskiego. Zwycięzca – Niemcy. Skutek – utrata części niepodległości państwa polskiego. Geopolityka. Polska znalazła się pod gospodarczym, militarnym i politycznym wpływem ZSRR. Utrata kontaktów gospodarczych z Oceanem Światowym. 64. Wojna 1945-1989. Zimna wojna. Typ wojny narodowo-wyzwoleńcza. Uczestnicy. Polska Rzeczpospolita Ludowa oraz Układ Warszawski przeciwko Niemcy wraz z NATO. Rodzaj wojny hybrydowa dyplomatyczna, toczona na terenie Europa. Cel – wyzwolenie Polski spod władzy ZSRR. Zwycięzca – Polska-NATO. Skutek – odzyskanie niepodległości. Geopolityka – załamanie świata dwubiegunowego. Polska dostaje się w orbitę wpływu świata zachodniego, atlantyckiego. 65. Wojna 1990. Zjednoczenie Niemiec. Typ wojny zaczepna. Uczestnicy Republika Federalna Niemiec pod wodzą kanclerza Helmuta Kohla przeciwko Rzeczpospolita Polska pod wodzą premiera Tadeusza Mazowieckiego. Rodzaj wojny dyplomatyczna, toczona na terenie Polska-Niemcy. Cel uznanie przez RFN zachodnich granic Polski. Zwycięzca Polska. Skutek uznanie przez RFN zachodnich granic Polski. Geopolityka unormowanie stosunków polsko-niemieckich. 66. Wojna 2020 roku. Wojna Rosja-Ukraina. Typ wojny obronna. Uczestnicy Republika Federalna Niemiec pod wodzą kanclerza Olafa Scholza przeciwko Rzeczpospolita Polska pod wodzą premiera Mateusza Morawieckiego. Rodzaj wojny dyplomatyczna. Toczona na terenie Polska, Niemcy, Ukraina, Rosja. Cel wymuszenie na RFN zrezygnowanie ze wspierania Rosji. Zwycięzca nieznany. Skutek nieznany.